Kościel. Niewielkie miasteczko nad Obrą, położone między jeziorami Młyńskim i Wielkim, w powiecie międzyrzeckim, we wschodniej części województwa lubuskiego. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej. W tym uroczym miasteczku żyje 2518 mieszkańców, a w całej gminie zamieszkują 6702 osoby. Gmina składa się z 12 sołectw. Są to Brójce, Chociszewo, Jasieniec, Lutol Mokry, Lutol Suchy, Łagowiec, Panowice, Rybojady, Siercz, Sierczynek, Stary Dwór i Świdwowiec. Odległość z Trzciela do Gorzowa Wielkopolskiego wynosi 78 km, do Zielonej Góry 75, a do Międzyrzecza 25 km. Gmina zajmuje powierzchnię 177,35 km2. Gminę z zachodu na wschód przecina międzynarodowa trasa Berlin-Świecko-Warszawa. Przez południową część gminy będzie przebiegała autostrada A2 z projektowanym węzłem komunikacyjnym i zapleczem przestrzenno-gospodarczym węzła w rejonie Trzciela oraz punktem obsługi podróżnych w rejonie Chociszewa. Do ważniejszych dróg w gminie zalicza się też drogę wojewódzką nr 137, łączącą Trzciel z Międzyrzeczem. Przez gminę przebiega linia kolejowa relacji z Bąszynek, Gorzów Wielkopolski, z dwoma stacjami kolejowymi w Panowicach i Lutolu Suchym. Nazwa Trzciela, niewielkiego malowniczego nadobrzańskiego grodu, wywodzi się ze słowiańskiego wyrazu trzcielina, który oznacza łodygę trzciny. Porastała ona brzegi jeziora Młyńskiego i Obry, nad którymi powstało miasto. Akweny te oraz pobliskie jeziora Konin, Żydowskie, Wielkie i Rybojadło dostarczały ryb i sporych ilości trzciny, którą wykorzystywano w celach budowlanych. Trzciel należy do najstarszych osad ziemi międzyrzeckiej. Prawdopodobnie powstał już w czasach słowiańskich. W czasach piastowskich życie miejskie skupiało się wokół grodu, a potem zamku, który stał jeszcze w XIV wieku. Rycerz walczący ze smokiem w miejskim herbie nawiązuje do legendy o świętym Jerzym, a według miejscowego podania groźny smok grasował w tej okolicy jeszcze w XVII wieku. Trzciel spośród małych miast wyróżnia się tym, że może poszczycić się ciągłością praw miejskich. Niektóre z nich otrzymał już za panowania ostatnich piastów pod koniec XIV wieku. Pełne prawa miejskie uzyskał od Kazimierza Jagiellończyka w 1458 roku, o czym wspomina Jan Długosz. 550. rocznicę tego wydarzenia obchodzono w 2008 roku. Odbyły się liczne koncerty, pokazy, konkursy i wystawy. Odsłonięto tablicę pamiątkową, a przez całe miasto przemaszerował korowód z panią minister pracy i polityki społecznej Jolantą Fedak na czele. Miasto początkowo rozwijało się na prawym brzegu Obry, ale w XVIII wieku na lewym brzegu powstało drugie miasto, Nowy Trzciel, w którym osiedlali się protestanci, przybyli ze Śląska i Brandenburgii. Jako pozostałość podzielonego miasteczka przetrwał charakterystyczny układ zabudowy wraz z dwoma rynkami. Do dzisiaj mieszkańcy dzielą Trzciel na stare i nowe miasto. Połączenie obu miast nastąpiło w 1888 roku. Na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego od 1920 roku granica polsko-niemiecka przecięła Trzciel, zostawiając centrum miasteczka po stronie niemieckiej. Trzciel stał się miasteczkiem granicznym, które nie posiadało stacji kolejowej. Została ona po stronie polskiej, jako Trzciel Odbudowa. Ta część Trzciela była włączona do gminy Miedzichowo i powiatu Nowotomyskiego. W 1945 roku Trzciel nadal był podzielony nie tylko na gminy, powiaty, ale także województwa. Trzciel Odbudowa włączony został do gminy Miedzichowo i powiatu Nowotomyskiego, województwa poznańskiego. Miasteczko znalazło się w powiecie międzyrzeckim, a po utworzeniu na ziemiach odzyskanych nowego województwa w Zielonogórskim. W 1972 roku część odbudowy przyłączono do miasta, a pozostałą część osady do starego folwarku. W roku 1975 dzielone sztucznie części znalazły się w województwie gorzowskim. Historia lubi się jednak powtarzać.
Po wprowadzeniu w 1999 roku nowego podziału administracyjnego ponownie zostały one odgrodzone granicą województwa. Układ przestrzenny zarówno Starego, jak i Nowego Miasta przetrwał bez większych zmian do dnia dzisiejszego. Ośrodkiem zabudowy Starego Trzciela jest prostokątny, wydłużony plac, z którego wybiegają dwie ulice w kierunku wschodnim. Centrum Nowego Miasta stanowi czworoboczny plac, skąd rozchodzi się 7 ulic. Zabudowa obu placów i okolicznych uliczek zachowała swój małomiasteczkowy charakter. Warto zobaczyć domy szachulcowe z XVIII-XIX wieku i neogotycki kościół parafialny pod wezwaniem świętego Wojciecha z barokowym wyposażeniem wnętrza z 1824 roku. W pobliżu, na prawym brzegu Obry, znajduje się grodzisko średniowieczne z połowy XIII wieku, a przy drodze do Jabłonki – Kirkut, stary cmentarz żydowski z XVIII wieku. Ponadto warto obejrzeć późnogotycki kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Chociszewie, park pałacowy w Łagowcu, drewniany belkowany kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej z 1717 roku w Sierczynku, neogotycki kościół pod wezwaniem imienia Najświętszej Marii Panny z 1860 roku w Brójcach oraz neogotycki kościół pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła z 1889 roku w Lutolu Suchym. Największym bogactwem Trzciela są jeziora i lasy. Rzeka Obra z jeziorami zajmuje 4% powierzchni gminy, a lasy aż 47%. Każdy, kto żegluje, uprawia windsurfing, kajakarstwo albo lubi zbierać grzyby i jagody, znajduje tu wymarzone dla siebie miejsce. Nie brakuje też dzikiej zwierzyny, saren, jeleni, dzików i lisów. Spotkać można kunę, tchórza i borsuka. Tereny te cieszą się dobrą sławą wśród myśliwych, którzy chwalą sobie nieźle wyposażoną leśniczówkę bieleń. Miejscowe lasy i walory krajobrazowe pasa jezior obrzańskich uznano za szczególnie cenne i dla ochrony utworzono w 1986 roku Pszczewski Park Krajobrazowy, obejmujący ponadto 12 tysięcy hektarów lasów i jezior ze strefą ochronną o powierzchni ponad 33 tysiące hektarów. Jezioro Wielkie wraz z wyspami tworzy rezerwat ornitologiczny. Występuje tu około 140 gatunków ptaków, duże kolonie czapli siwej i kormorana czarnego, prawie 100 gniazd. Na największej z wysp rośnie 200-letni las dębowy. 4 kilometry na północny zachód od Trzciela utworzono rezerwat Rybojady, chroniący jedno z największych torfowisk Pojezierza Lubuskiego. Trzcielska okolica to naturalne siedlisko wielu gatunków ptaków, m.in. bociana czarnego, orlika krzykliwego i żurawia. Warto wybrać się do rezerwatu Czarna Droga w pobliżu Brujec, by zobaczyć stary las z dębami sięgającymi 27 metrów wysokości. W rezerwacie rośnie też stuletni las bukowy z rzadką lilią złotogłów. Amatorom pieszych wędrówek polecamy ścieżkę przyrodniczą z Trzciela krawędzią Doliny Obry do Łysej Góry. Najwięcej ośrodków wypoczynkowych, kempingów i pól namiotowych jest nad jeziorami Konin, Lutol i Wielkim. Jedną z atrakcji turystycznych jest spływ kajakowy rzeką Obrą. Płynie ona przez gminę na długości 20 km. Płynie z południa na północ, po wschodniej krawędzi terytorium gminy. Drugą rzeką jest Czarna Woda, płynąca od wschodu i wpadająca do Obry w Trzcielu. Szlak wodny na Obrze jest dostępny dla wszystkich, bez względu na umiejętności wioślarskie. Kajak można zwodować już w Zbąszyniu, na południe od Trzciela. Po drodze można się zatrzymać nad jeziorem Lutol, a następnego dnia dobić do Trzciela, zwiedzić miasto i zrobić zakupy na dalszą wyprawę. Cały szlak do ujścia Obry koło Skwierzyny ma razem z jeziorami ponad 100 km. Jezioro Wielkie, przez które prowadzi szlak, objęte jest ochroną rezerwatową, ale zorganizowane grupy kajakarzy mogą je przepływać bez dobijania do brzegu. Trzy połączone jeziora, Wielkie, Konin i Rybojadło,
mają razem 299 hektarów. Łodzie, rowery wodne i inny sprzęt pływający można wypożyczyć w ośrodkach wczasowych znajdujących się nad tymi jeziorami. Trzcielskie jeziora i Obra z prawie wszystkimi gatunkami ryb są celem wypraw wędkarzy z całej Polski. Kolejną wielką atrakcją turystyczną są liczne szlaki rowerowe biegnące przez gminę z wieloma atrakcjami architektonicznymi i przyrodniczymi. Szlak ponadregionalny Lutol Mokry, Trzciel, Pszczew, Skwierzyna, Lubiatów, Drezdenko, Dobiegniew, Ostromęcko, długości 144 km. B. Szlak międzygminny Międzyrzecz, Brójce, Trzciel, długości blisko 41 km. Szlak łącznikowy Policko, Siercz, Rybojady, długości blisko 13 km. Szlak łącznikowy Trzciel, Stara Jabłonka, Silna, długości 13,5 km. Położenie gminy przy trasie A2, 100 km od zachodniej granicy państwa i 80 km od Poznania, stwarza dogodne warunki do rozwoju międzynarodowej turystyki, handlu i hotelarstwa. Do istniejącej już bazy noclegowej dołączają nowe hotele, motele i pensjonaty. Powstają nowoczesne restauracje, bary i kawiarnie. Na terenie gminy znajduje się kilka stacji telefonicznych. Rolnicy zaczynają prowadzić działalność agroturystyczną. Typowo rolnicze miejscowości jak Lutol Mokry czy Rybojady przekształcają się we wsie letniskowe. Ciągle rozwijająca się baza turystyczna przyciąga coraz więcej osób spragnionych wypoczynku w ciszy, spokoju i pięknej scenerii lasów i jezior. Władze miasta i gminy od kilku lat starają się nie tylko ułatwić życie mieszkańcom, ale również uatrakcyjnić pobyt wczasowiczom i turystom. W tym celu przeznacza się znaczne sumy z budżetu na budowę infrastruktury ekologicznej. Powstały oczyszczalnie ścieków w Trzcielu i w Brójcach oraz stacja uzdatniania wody. W roku 2003 zrealizowano modernizację kotłowni osiedlowej, polegającą na wymianie kotłów węglowych na kotły opalane słomą. Pod względem ochrony środowiska gmina Trzciel należy do przodujących w kraju, czego dowodem są czołowe lokaty, które osiąga w konkursach ekologicznych. W roku 2003 gmina uzyskała miano Gminy Przyjaznej Środowisku. Możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej, z programów na lata 2007-2013 na gminne inwestycje, otworzyła nowe szanse na poprawę jakości życia mieszkańców i turystów. Zrealizowano kolejne strategiczne projekty dla gminy. Zmodernizowano i rozbudowano oczyszczalnie ścieków w Trzcielu, zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, remontowane są chodniki i ulice, zmodernizowano i wyposażono część wiejskich świetlic. W planach jest dalsza rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla wsi, budowa i modernizacja boisk szkolnych i wiejskich, zorganizowanie i wyposażenie placów zabaw dla dzieci, budowa hali sportowej w Trzcielu, ciągła poprawa estetyki miasta i gminy, stworzenie warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości poprzez wyznaczanie terenów przemysłowych w miejscowych planach zagospodarowania, uzbrojenie tych terenów w media, obniżanie podatków dla nowo powstałych gmin, pomoc w naborze pracowników, podjęcie konkretnych działań na rzecz rozwoju turystyki i agroturystyki w gminie poprzez zadbanie o oczyszczenie rzeki Obry i jeziora Konin, utrzymywanie odpowiednich warunków dla funkcjonowania oświaty, pomoc rolnikom w przystosowaniu się do trudnego gospodarowania w warunkach Unii Europejskiej, przedsiębiorczość i skuteczność w pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków unijnych przez gminę zostały dostrzeżone i docenione w 2007 roku. Gmina Trzciel została laureatem rankingu Europejska Gmina, Europejskie Miasto w województwie lubuskim, zorganizowanym przez Gazetę Prawną i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Centrum Życia Kulturalnego w Trzcielu stanowią m.in. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, biblioteka publiczna oraz miejscowe szkoły. Na terenie gminy działają liczne zespoły artystyczne.
zespół śpiewaków Obrzanie, grupy tańca towarzyskiego oraz zespoły rockowe. Oprócz tego prężnie funkcjonują koła gospodyń wiejskich w Chociszewie, Sierczynku, Brójcach, Stowarzyszenie Miłośników Trzciela, Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Terenowe Związku Sybiraków, a także Ochotnicze Straże Pożarne. Do tradycyjnych corocznych imprez należą Festiwal Zespołów Śpiewaczych Szparagowe Żniwa, Festiwal Młodzieży Niepełnosprawnej, Dni Trzciela, Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Gminny Konkurs Recytatorski, Biegi Uliczne, Zawody Zapaśnicze, Dożynki Gminne i Gminne Zawody Strażackie. Duży udział w organizowaniu tych imprez mają poszczególne sołectwa. Na terenie gminy są także dwa kluby piłkarskie – Obra Trzciel i Chrobry Brójce. Ale prawdziwą chlubą gminy są Zapasy i działalność miejsko-gminnego Ludowego Klubu Sportowego Orlęta Trzciel. Klub powstał w 1980 roku. Zaangażowanie młodzieży i trenerów oraz ówczesnych władz miasta pozwoliło na szybkie osiągnięcie dobrych wyników sportowych. Wiele sukcesów, medali i tytułów osiągniętych przez zawodników Orląt nie tylko w kraju, ale także na arenie międzynarodowej oraz udział Moniki Michalik w Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2008 jeszcze bardziej spopularyzowało tę dyscyplinę wśród dzieci i młodzieży i to zarówno wśród chłopców, jak i dziewcząt. Utworzono dwie szkółki zapaśnicze przy szkołach podstawowych w Trzcielu i Brójcach, cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem. Obecnie w zajęciach uczestniczy i jest szkolonych 50 zawodników i to jest największy sukces klubu i trenera. Władze gminy starają się dbać o rozwój oświaty. Szkoły samorządowe są nowoczesne oraz dobrze wyposażone i urządzone. W gminie są dwie szkoły podstawowe w Trzcielu i Brójcach oraz dwa gimnazja w Trzcielu i Brójcach. Istnieje również zespół szkół ponadgimnazjalnych w Trzcielu. Infrastruktura oświaty w gminie podlega ciągłemu rozwojowi. W roku 2004 zakończono realizację inwestycji budowy hali sportowej z zapleczem i widownią na 180 miejsc przy szkole podstawowej i gimnazjum w Brójcach. Gmina Trzciel jest aktywna we współpracy transgranicznej. Od 1993 roku współpracuje z niemiecką gminą Asendorf, a od 2000 roku w ramach Euroregionu Pro Europa Viadrina z niemiecką gminą Falkenberg. Dotychczasowa współpraca przebiegała w serdecznej atmosferze i opierała się na sprzyjających integracji spotkaniach po obu stronach granicy, wymianie młodzieży, imprezach kulturalnych, konferencjach i sympozjach. Gmina Trzciel należy ponadto do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Kozła, Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich i Euroregionu Pro Europa Viadrina. W ramach Euroregionu realizowane są takie zadania jak transgraniczna kooperacja przedsiębiorstw, zwiększenie przepustowości przejść granicznych, stopniowe wprowadzanie norm europejskich w dziedzinie ochrony środowiska, współpraca w dziedzinie zwalczania klęsk żywiołowych, współpraca kulturalna, sportowa oraz przedsięwzięcia w zakresie kształcenia i dokształcania. W skład Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Kozła wchodzą, oprócz Trzciela, następujące gminy: Babimost, Kargowa, Zbąszynek, Zbąszyń i Siedlec. Region Kozła położony jest w dorzeczu Obry. Jego atutami są cisza, spokój, walory przyrodnicze i kulturowe oraz bogata historia. Jest to miejsce, gdzie występuje niepowtarzalny w innych częściach kraju instrument ludowy zwany kozłem. Współpraca gmin w ramach regionu Kozła opiera się m.in. na organizacji i współuczestniczeniu w ruchu turystycznym, tworzeniu ścieżek rowerowych, programów agroturystyki, realizacji projektów z zakresu kultury i oświaty, koordynacji wspólnych projektów gospodarczych. Zadania realizowane przez Stowarzyszenie Gmin Nadobrzańskich to szeroko rozumiana ochrona środowiska,
pozyskiwanie środków z funduszy europejskich i przeznaczanie ich na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków, organizowanie spływów dla młodzieży połączonych ze sprzątaniem rzeki Obry. W gminie nie ma dużych zakładów przemysłowych, szkodliwych dla środowiska. Rozwija się natomiast rzemiosło, charakterystyczne dla tego regionu, wikliniarstwo i stolarstwo. Wyroby trzcielskich wikliniarzy są słynne nie tylko w kraju, ale i chętnie kupowane za granicą. Lasy, stanowiące niemal połowę obszaru gminy, decydują o uroku trzcielskiego krajobrazu, jak też dostarczają surowca dla miejscowych rzeźbiarzy i zakładów drzewnych. Meble i elementy małej architektury ogrodowej to znane w Polsce produkty trzcielskich stolarzy, których kształci od lat Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu, dawniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ. Od kilku lat popularność zdobywa kowalstwo artystyczne. Specjalnością gminy są także szparagi. Gmina z tego powodu zyskała nawet miano Zagłębia Szparagowego. Trzciel dziś to urokliwy zakątek ciszy i spokoju. Idealne miejsce do wspaniałego wypoczynku, gdzie można zapomnieć choć na chwilę o trudach życia codziennego. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Zapraszamy. www.trzciel.pl